Siema. Dobry. Dzień dobry. Dobry. Tam witam bardzo serdecznie. Co tam? Nic ciekawego. Nic ciekawego. Okej, okay, sorry. Dopiero co wszedłem, więc muszę jedną rzecz zrobić, czyli zaraz puszczę grę, bo gram w Magica. To zaraz streama puszczę na tym na Discordzie, żebyś jak chciał sobie zobaczyć, to żebyś mógł sobie zobaczyć. Spoko. Okej. Okay. Na żywo. Jak tam? Co tam? Szkoda gadać. W ligę się nie powodzi po prostu. O, League of Legends. Okej. Okay. Ja. Bardzo mi przykro. O. Zamęczenie się ze zwierzętami. No ale cóż, no. Więc nie poradzisz. Kiedyś dużo grałem w League of Legends, ale moje zdrowie psychiczne mi już przestało pozwalać. No moja myszka też już nie pozwala żyć. No. No bo jak widać już myszka powoli jest w krytycznym stanie po prostu. Ale da się jeszcze coś takiego. Ale krytycznym stanie ze względu na wysokie APM-y, czy w wyniku nagłych lądowań na powierzchniach płaskich, niższych niż biurko? To ci to powiem. Ściana, a, podłoga, okay. No to w sumie lądowych bym powiedział. Okej, okay, dobra. Czyli lądowych. Takie lotniska lotnie. Porobiłeś tutaj, no. Okej, okay. Kumam, o co chodzi. Już grało się wie, jak to działa czasem, niestety. No, grawitacja jest niemiłosierna. Szczególnie w League of Legends. No. To rozumiem. Dobra. Ja przestałem grać tak około chyba piątego sezonu. Przestałem grać w League of Legends, bo już jakby miałem dość już tego wszystkiego. No, rozumiem. Zmęczenie straszliwe materiału. No, ja to kiedyś miałem drużynę taką, taki game room miałem kiedyś w Anglii i ten, graliśmy tam po parę godzin. Znaczy, ja to... No, ale się rozpakało się wszystko i poszłem, wylądowałem do Polski. No, rozumiem. No, powiem ci, że ten, że no ja teraz jestem w Niemczech i powiem ci, że ten, i że jest spoko, ale... Też zastanawiam się, co tutaj zrobić. To tak wiesz, znaczy, czy mogło być lepiej? No, czy, nie wiem, na ile to jest wina tego, że jestem w Niemczech, a na ile to jest wina tego, że sam nie za bardzo wiem, co ze sobą zrobić, ale tak ogólnie to... Przez pandemię? No trochę też, nie? No, wcześniej to wyglądało w ten sposób, że jeżeli chciałem spotkać rodziny, no to wystarczyło, siadam w pociąg i jadę. Teraz siadam w pociąg i jadę, mam kwarantannę po jednej stronie, kwarantannę po drugiej stronie. Tak trochę, co 20 dni z życia wyjęte, nie? No dobra, może mniej, bo chyba mogę, jak zrobię test, to chyba mogę krótszy mieć, ale to i tak nie jest takie najłatwiejsze, więc teraz odczuwam tą odległość. Hejo. Dobry. Nieźle. Co cię Mikup sprowadza, jak tam? W sumie nudy. Fajnie, no. Miło mi, że też wiesz, bo jedzenie, granie, wszystko, plankton, gówno, okej, okay, nudzę się, jestem, o, jest on, okej, okay, wbijam, dobra, okej, okay, rozumiem. Nieprawda. No okej, okay, plankton jest trochę niżej, okej, okay, kumam. Czasami piszę na czacie. Czasami, wiesz, ej, młody, coś z ciebie rośnie. Wiesz, ile teraz mam pracy? Ojeju, dobrze, ciesz się bardzo, ja jestem bezrobotny, więc... Doceniaj. Albo nie doceniaj. Chuj mnie to w sumie. Dobra, ja sobie tu zmienię ten nick. O, i teraz git powinno być. Yoshiro, okej. No dobra, niech będzie. Jest okej. No. Jakieś plany macie na wieczór? Planuję wbić wyższą rangę w Magicu. Okej. To jest... Ja próbuję nie rozpierdolić sobie myszki przez ligę. A. I klas.
Czyli ogólnie wysoko postawiona poprzeczka. No. Gra ktoś w CS-a z was? No, ja gram. Okej. Okay. W CS-a? No. Takiego Go? Ta. Ta. Grałem ja trochę. Ja gram jakieś 1.6, więc no. Ostatnio, kurde, 5 lat temu. Znajomi wpadli mi pomysł, może pogramy w CS-a 1.6? Mówię, no nie, to jest głupi pomysł. Mówię, no będzie śmiesznie. Pobrałem jakiegoś tam CS-a, odpalam grę i mówię, kurwa, jak mi dobrze idzie. On wbudowanego empota miał. Nawet nie wiedziałem o tym. Mówię, wchodzi kurwa ten pattern, ale wchodzi. A patrzę, god damn it, dlaczego oni są na zielono? Cały na zielono się świecili, mówię, kurwa. Ale dopiero rozczaiłem się po tym, jak zobaczyłem, pierwszego zobaczyłem, to myślałem, że to jest bug, że tam, coś tam się tekstura zbugowała, nie. Ale patrzę drugiego, trzeciego, god damn it. Naprawdę. No cóż. Gdzie to stronki? Nie wiem, jakieś pewnie w chumiku i wlazłem czy coś, CS1.6 wpisałem i tak sobie pobrałem coś. Niezbyt. Nie wiem, czy da się tą grę kupić jeszcze CS1.6? W sensie jest jakaś opcja, żeby... Czekaj, na Steamie zobaczę. Ja na Steam mam na pewno Source'a i Go, ale czy 1.6 można mieć? Nie wiem. Ja pobrałem, mówię, jebać, to ja nie wiem, skąd to zdobyć nawet w ogóle. Nie wiem, chyba 1.6 się nie da. No, też teraz się głupio poczułem, że wspieraciłem niepotrzebnie, jakby było tam, ale też bym oddał i tak, Jezu, po co mi taka gra jest w ogóle, więc po co takie coś w ogóle, nie da się w to grać kompletnie, znaczy, to jest to samo, co Go, tam się niewiele, jak ja włączyłem, to pomyślałem, jakbym odpalił CS-a Go na jakiś, nie wiem, low detalach, albo włączał wszystko ogólnie, nie, dobra, nie, to nie dla mnie. Powiem ci tak, mało grach. Znaczy powiem ci tak, CSGO i 1.6 to jest to samo, tylko w Go masz lepszą grafikę. I skiny. No skin to akurat na minus bym powiedział. Przyszedł tutaj pasjonat. To przepraszam bardzo, tutaj jest zupełnie inna fizyka, tutaj paternik kurwa w L-kę, tutaj w znak zapytania, zajebiście, kałaszek tutaj wchodzi bardziej na lewo, przepraszam, to te detale, które wygrywają jebać, to jest ta sama gra. Minęło 12 lat między tymi grami i nic nie zrobili, nic się nauczyli programować. Nic kompletnie, tam sobie wiesz, Gabe siedział, powiedział, jakby tu nic nie robić i zarobić, nie? No dobra, to wydajmy tego CS-a, bo to kurwa ci Polaczki grają i grają cały czas, co z tym zrobić, Wiesz, jak Rainbow Six Siege na przykład, to jest taka, bym powiedział, taki CSGO powinien być, że rzeczywiście ta gra jest taktyczna, że coś tam pomyśleli w tym, straszne. Czy kurde Rainbow Six, to nie powiedziałbym aż tak, kurwa. Ja bym bardziej teraz Rainbow bym tak do ważonek Call of Duty, ważono coś takiego. Bym bardziej teraz porównał. Na ważone? No. To jest Battle Royale, a tam to jest gra taktyczna. No Warzone, no. No ważone, no wiadomo, ten taki wiesz, ten wyważony tryb. No. No nie wiem. Znaczy, ja też nie jestem kompetytywnym graczem, ale CS6, CSGO to jest straszna patola, nie? Straszna. Nie jestem fanem. Nie, to nie jest. No. Znaczy, wiesz, moim zdaniem CSGO to jest takie do wkurwianie Rosjanków. Jest na spoko. No co kto lubi, nie? Każdy ma swoje priorytety w życiu. No tak. Ja to pamiętam raz, że kurwa gram na jakiegoś Rosjana. To tak wydzierał tu pizdę, że to chuj. Kurwa. Ja powiem ci, że grałem w CS-a trochę, ale trochę, w niego mniej niż 500 godzin to nie umiesz nawet strzelać. Więc ciężko mówić o tym, że mało grałem, bo to chyba tak 600 godzin tam wbiłem. Ale to takie, póki miałem z kim grać, to jeszcze jakoś to się grało, ale później jak już mi się tak ci znajomi tak zaczęli jakoś tak normalnie zaczęli grać w lepsze gry, to po prostu już nie miałem nawet ochoty w tego odpalać. No, to jest takie,
To jest fajna gierka, bo jest prosta. W sensie CS jest bardzo prostą grą. Jest taką banalnie prostą, że musisz się nauczyć jakichś takich trików, typu właśnie, że tutaj może jakiś pattern do strzelania, tutaj może nauczyć się celować, tam możesz się nauczyć jakichś takich smoke'ów, jakiegoś flashbanga, okej. Okay. Ale później to jest takie szachy do grania, ale kurde, nie wiem. Jakoś tak nie jestem za bardzo fanem. Czuję, że to jest taka średnia gra. No, ona się bardzo mało rozwija, jak na to, ile zarobiła. No, trochę tak. Szkoda mi tego, bo rzeczywiście czułem potencjał w CS GO i myślałem, że to coś z tego będzie więcej, a tak... Czy rozumiem, no to jest spoko gierka, ale to te community, to już to tak samo jak w League of Legends też mnie to zmęczyło. Czyli tak coś, innym mówiąc. Wiesz, jak wracam wracam sobie z pracy, to ja nie mam ochoty edukować tutaj młodzieży, że mają się zachowywać normalnie, albo że ja mam teraz wytrzymywać, że ktoś... Ale powiedz sobie tak szczerze, kto w dzisiejszych czasach, nie wiem, na przykład kurwa mówi dziecku, że tego nie wolno, czy coś takiego? No chuj, dzieci sprawia co chcą po prostu. No. Nie wiem, nie mam dzieci. nie mam pojęcia, co robią dzieci. Rumba. Nie no, rumba to mi lubi od czasu do czasu opierdolić słuchawki, nie? To się zdarza. Ale to głównie moja wina, że je zostawiam blisko ziemi i ta rumba dochodzi do wniosku, że how about zjem ci trochę słuchawek, a ja tak trochę nie zauważam tego i wracam z pracy, a ona jest powieszona. A te gruboszczotki są tak kurwa mocne, że ona się prawie do biurka podciąga na tym sznurku i dopiero później woła: Jezu, oderwałem się od ziemi, mam błąd. A ja tylko w pracy widzę powiadomienie, że problem ze szczotkami. Mówię: o nie, ta znowu coś opierdzieliła na ciepło. Jesus. Ale cóż, no ale za to dzięki temu sama mi sprząta całe mieszkanie, więc jest okej. Okay. O. Nie, ja powiem ci, że ja nie wiem, jak tam ta młodzież się zachowuje, ale mam taki problem, że ludzie zbyt, nie wiem, czy poważnie traktują granie, czy kichuj, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, jaki jest problem tego wszystkiego, ale po prostu bardzo przeżywają to, co się dzieje, jakby to jest takie, nie wiem, czy to jest zdrowe dla psychiki, żeby aż tak się zachowywać, szczególnie, że jeszcze ja rozumiem, jak grałem na wysokim poziomie, jakimś takim wysokim, może nie, ale wyższym poziomie League of Legends na rankedach, no to okej, okay, kumam, że ludzie się tam spinają, no bo to już jest wysoka ranga, tu jak przegrasz, to już chuj, no okej, okay, ale jak gram, włączam tryb Aram, a oni mnie wyzywają, że nie wiem, że zamiast mu pomóc, to się cofam czy coś, no kurwa, to jest tryb dla zabawy, no to gdzie mam się bawić? Ale kurwa! Ale poczekaj chwilę, bo kurwa, jak to można się spiąć na Aramie, kurwa? No nie wiem, no... Albo ten, zabijesz, albo giniesz, kurwa, no jedno. No kurwa, dokładnie, no tam i... Tam musisz na siebie ten... Bawisz się po prostu, no to jest tryb do zabawy, nie? Po to tam przychodzisz. A ludzie i tak mają jakiś problem, no. Ja próbowałem z moim znajomym levelować, to mówię, we dwóch będziemy grać. Jak można, kurwa, na... Znaczy, powiem ci tak, jak można na Aramie, kurwa, pomóc, jak tam masz, kurwa... No, jakoś kurwa brała i chuja nie ma miejsca, kurwa. No tak, no to wylosowało ci Rengara na Aramie, no i zabiegasz tam, ty próbujesz coś zabić, a nie, że teamplayowo podchodzisz, no nie ma opcji. To jest zresztą tak samo, jak Krewrak tutaj z czatu mówił często, że uczył się grać w League of Legends i wszyscy go wyzywają za feedowanie, kiedy gra na szóstym poziomie, na szóstym poziomie on wbija konto dopiero. On nie umie w ogóle grać, a ludzie go wyzywają za feedowanie i że troluje. Jak on ma się nauczyć grać, skoro ludzie go trolują na szóstym, że on troluje na szóstym poziomie? On nie umie grać po prostu. No to jest chyba zrozumiałe, że jakby umiał grać, to by nie miał szóstego poziomu, tylko miał 30. Tam teraz już chyba nawet limitu nie ma, to nie wiem, który by miał, któryś tam. Co najmniej 30 na pewno, nie? Ale to tak jest. No. To jest po prostu toksyczność, kurwa, tych społeczności. No, to nie da się po prostu, wiesz, nie da się nowych graczy wciągnąć, skoro oni, jak nowi gracze, po prostu są wyzywani, nie? To bez sensu. I zniechęcani. No bo League of Legends jest trudną grą, jest po prostu trudną grą, bo musisz jednocześnie ogarniać wszystkie postacie, jakie tam są, że ze setka ich jest, no to musisz rozumieć, jakie mają umiejętności, wiedzieć, jak te umiejętności wykorzystać. Musisz samemu umieć, szczególnie, że często nowi gracze pakują się do postaci, które są dystansowe, myśląc, że będzie łatwiej, bo są z dystansu, a prawda jest taka, że ADC to tak średnio, żeby tak sobie na spontanie wskoczyć, no ale próbują. I co? Dziwne, że feedują mnie, dziwne, no bo nie umiem grać, a to, że wszyscy wbijają 15 konto czy 50 konto, no to już co oni na to poradzą?
To jest straszne. Też się zniechęca to potem do gry. No zniechęca, no jak masz być zachęcony, skoro wbijasz na grę normalną, uczysz się nowej postaci, a ludzie ci mówią, że naucz się grać, ale gdzie? Kurwa, na botach mam całe życie grać, a ta osoba na boty wejdzie i ma 30 do zera, no bo jest kurwa na botach, nie? To tam się nic już nie uczysz. Ja rozumiem, że jeszcze jak jesteś na tym wysokim poziomie, to rzeczywiście gdzieś tam może cię wkurza, że ktoś nagle z jakiegoś powodu odpierdala, ale no, to jest normal, mieć 30 poziom, albo nawet normalny, na jakiś aram, to nie powinno być problemu, a ludzie i tak mają. Straszne to jest, jakby nie potrafię w to grać po i prostu, normalnie. Kurwa, powiem ci tak szczerze, po prostu ludzie mają ból dupy z tego, że wiesz... Mają ból dupy, że chłopiec nie wie, bo na przykład kurwa nie wiem. Uczy się grać. Nie, to jest bez sensu dla mnie, to jest straszne. To szkoda. Ciężko jest się nauczyć grać, jak ludzie cię obrażają, więc ja po prostu jestem tak zniechęcony, że sobie odpuściłem w ogóle granie w League of Legends, mówię, no okej, z tym. To nie jest dla mnie. Po co mam się męczyć? Najlepiej, moim zdaniem, ja tak zawsze lubiłem, że uczysz się tylko trzema postaciami grać, na każdej z... Jak to się nazywa? Z każdej z linii, kurwa, i gram po prostu. Bo nie ma sensu się uczyć ze wszystkich, kurwa. Bo jeśli tak dokończę, że wszystkimi grasz postaciami, to w ogóle nie umiesz grać żadną postacią, tak na to wygląda. No, nie ale wiem. Ale powiem szczerze, ja też powoli odchodzę z tego LoL'a, bo mnie wkurwia po prostu. Ludzie po prostu, że kurwa report, bo kurwa nie wiem, bo poszłem sobie do tego, do kuchni się napić, tylko to. A oni ci już reportują dlatego, że kurwa nie pomogłeś temu albo temu, kurwa. No jeżeli masz kuchnię, jeżeli masz dom 400 metrów kwadratowych i poszedłeś do kuchni, która jest po drugiej stronie do budynku, to mogło ci to zająć 8 minut czy 10, no to wtedy może to jest trochę przypał, nie? Ale zakładam, no, że masz trochę mniejszy trochę, dom. Ale... No. Wiesz, to zależy ile tam się idzie do tego pomieszczenia. No ale sam fakt, że gry są do rozrywki, a nie takiego... No to też. No tak. Też jak myślę, że do rozrywki. Myślę, że ten taki stres wynikający z wysokiego poziomu grania powinien być nastawiony raczej na jakieś wyższe te ligi, jak ktoś jest już w tym diamencie, to rozumiem, że gdzieś tam już gra, może nie na poważnie, ale taki sposób, żeby to, że on chce coś zrobić z tym wszystkim, to może to ma jakiś sens, ale też nie jestem pewien, czy taki duży ma sens. Ja powiem szczerze, że chyba dalej się przychylam do myśli, że to wciąż mimo wszystko nie powinno tak wyglądać, że człowiek się zamyka w takiej logice, że to musi wygrywać. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Dużo też osób w ogóle się stresuje, dlatego że wiesz, pójdzie na jakąś linię i ten na przykład cyka się, żeby coś zrobić. No. Czy może to zrobić, czy coś takiego zrobić. Po prostu teraz się ludzie tak stresują tą grę, że to jest hit. Albo niektórzy się płacą przy niej. Bo to taki jest potencjał, żeby oby tylko zabić, kurwa. Ale nie o to chodzi, żeby kurwa zabijać, tylko o to, żebyś kurwa, to jest gra zespołowa, kurwa. No, na pewno zespołowa, skoro jest 5 na 5 i każdy ma jakąś inną rolę, no to definitywnie nie można samemu. Znaczy, to zależy. Znaczy, powiem ci tak, teraz więcej tych graczy chce samo, kurwa, iść na kogoś. Bo oni są tak spoceni, żeby tylko był kill. A to chodzi, żeby chyba się dostać do Nexusa, co nie? Znaczy, taki jest warunek ukończenia gry, więc... Tak, definitywnie trzeba. Ojej, to jest... Chyba przegram zaraz, kurde. Ale będzie przypał. Ja już powoli, jak mówiłem, kurwa, wychodzę z GTA... Z GTA, sorry, kurwa. Z GTA też Lola. Polecam. Nie, ale kurde, nie, w GTA to żartuję, bo ja nie grałem w ogóle praktycznie w multi, więc ja tam nawet nie wiem za bardzo, co się tam dzieje. Więc ja tam ciężko mi powiedzieć, co tam się... Spoko jest, tylko na przykład jak chcesz zrobić na przykład napad na kasynę, to musisz się skupić, żeby nie zrobić jakiegoś błędu, wiesz, kurde, bo a to policja, albo to coś. Nie, ja powiem ci, że ja
w GTA. Nie czuję, że to była gra dla mnie do grania online. Tak, dobra, ja lecę. Miłego dnia, miłego wieczoru. Widzę, że plankton się zwolnił. Trzymaj się. Nie, po prostu mama już mi każe spadać. No i dobrze. No do spania, no kurwa. 26, do szkoły. Tak. Jak do szkoły? Która jest majówka? Jesus, sorry. No, Jezu, ja nie wiem. W Niemczech nie ma 3 maja, więc pozdro. Dobra. Do roboty. To trzymaj się. No, pa. No, lol. Okej. Okay. Niech tam będzie. No ale dobrze, że wpadł, mordeczka. Nie ma święta. Jest. Nie, co jest 3 maja? Co za święto? Kurwa, powiedz jakieś święto. Święto pracy. Konstytucja 3 maja. Konstytucja 3 maja, to ma sens, no. To jest Polska, więc z czego się dziwisz? Więc no w Niemczech coś tego nie ma. Spoiler. No właśnie. Konstytucji 3 maja nie ma święta. Znaczy, to wiadomo, że u was nie ma w Niemczech. Bo to jest u nas w Niemczech nie ma, no wiadomo. To jest polska konstytucja. No to prawda. No, tak. Na tym to polega, że w Niemczech nie ma polskiej konstytucji. Znaczy, i dobrze. Nie masz, w Niemczech to masz pewnie jakieś tam ten, wiesz, jakieś tam święta swoje. No tak, 1 maja. To ma dzień pracy co? Albo 1 maja. No to dzień pracy. Czy zjednoczenia, kurde, Niemiec. Czegoś tam było 1 maja. Coś było 1 maja, nie pamiętam. Coś było, coś tam było, pewnie jakieś tam. Nie, bardziej ignorancja bym powiedział. Że ja po prostu zapominam takie rzeczy, bo nie przyjmuję to do siebie za bardzo. 1 maja. Chyba dzień May Day. Dzień maja. Fuck? Dzień maja, nie wiem co znaczy. May Day, nie wiem. Nie wiem co to jest za święto. No, ale było wolne w każdym razie. No, był wolny, ale to sobota, więc dla większości ludzi z takich pracy normalnej to tak don't care. Ale tak, ale było rzeczywiście i się zgadza. No. A takie w ogóle pytanie, a co myślisz na przykład o Crysisie? Co? Bo już rozmawialiśmy na live'ie o Gothiku, o Metal Gear Solid. Crysisie. No jest taka gra. No jest, co chodzi z tym na nóg skafandrem. Ale w jedynkę, dwójkę, którą część chodzi ci do ostatecznie? O jedynkę, wiesz, bo ja mam wszystkie części, mam w ogóle całą trylogię. No i ja trójkę nie grałem w ogóle, więc nie wiem. Dwójka to była dla mnie taka zwykła strzelanka, ale jedynkę bardzo dobrze wspominam. W sensie to taka przyjemna gierka była. W sensie podobało mi się to, ten skafander podobał mi się bardzo mocno. Mogłeś po prostu wybrać te. Tak, tryby tam było, 4 były czy 3, tam nie pamiętam teraz dokładnie ile tam ich było, to jakieś takie tryby były do wyboru. Mi się to mega podobało i ja powiem szczerze, że najbardziej wspominam to, że dało się tam jechać chyba jakimś takim ciężarówką z karabinem i tak ścinać drzewa, żeby się przewracały. Ja pierdziewy. Ja pamiętam, że tam pół lasu ściąłem po prostu, wiesz, ja się czułem jak taki, wiesz, taki drwal prawdziwy, w sensie taki, no, wiesz, taki, no, no taki typowy robotnik z Puszczy Białowieskiej, co tak codziennie jedno drzewa wycina i tak mówi, no nie wiem, przewróciło się samo, tylko wziąłem. I tak, wiesz, tak codziennie, tak, wiesz, później cały tak prosty teren był i już mnie widzieli tam sprzed kilometra. Nawet chyba tą wersję remaster chciałem, znaczy nie wiem, chyba nie kupiłem w końcu, ale chciałem kupić rzeczywiście. Ale to chyba jakiś taki problem z wielorodzeniowością i chyba nie za bardzo to by działało dobrze, więc postanowiłem, że tam kij z tym. Ale rzeczywiście fajnie, że tam coś wyszło. Powiem ci, że remaster od tej pierwszej tej części Crysisa to remaster to jest taki kurwa trochę zgówniany kurwa. Taka pierwsza już oficjalna część jest lepsza. Ta stara. Bo ten remaster to znaczy, że nie wiem, taki se. On niby spoko jest, ale nie do taktu, nie do kurwa tego. Nie to... do rymu, nie do faktu. No się zdziwiłem teraz, ja myślałem, że to jest... Nie do rymu, nie do taktu. No. No. No widzisz, to dopełnione. No ja nie wiem, ja chciałem kupić, ale w końcu ostatecznie pomyślałem, że w sumie to po co mi to, więc cofnąłem się. Pamiętam, że mam gdzieś tam jeszcze w domu rodzinnym w kartonie, w piwnicy chyba, czy tam na strychu, nie pamiętam, gdzie to położyłem. Mam wśród moich petetowych pudełek mam oryginalne wydanie z dnia premiery. Więc pamiętam, że tam dubbing był, że to było naprawdę takie z napracowaniem.
Więc to, bo to spoko. Więc jeśli byś chciał kupować Crysisa, to tylko najstarszą, to starą wersję, a nie żadne remastery, bo to jest kurwa, no jak ci mówię. Po prostu schujany to jest i chuj. To się zdziwiłem, myślałem, że to jest pierwszorzędna giereczka, tutaj nie. Widzisz, mi tak mówisz, że niezbyt. Ale jeśli chodzi o Crysis trójkę, to jest też na spoko. 6 godzin w nim przywaliłem i jeszcze nie grałem. Powiem ci, że ten, że z tą... Ja w trójkę nie zagrałem nawet, bo mi się wydaje, że tam się zgubiła ta główna myśl Crysisa, że to nie był ten świat, ten otwarty świat, tylko to było po prostu zwykła strzelanka. Po prostu, tak o. Znaczy moim zdaniem nad spoko jest. No rozumiem. Bo tam mogłeś tam robić bardziej po cichu, albo po, wiesz, tak na głośno, kurwa, z hukiem robić. Bo tam miałeś ten taki spoko łuk, który strzelałeś do tych, tam miałeś tryby w tym... Kurde, no tak, rzeczywiście, albo... łuk był w Crysisie, no ja nie mogę. No. Ale to, ale ja się zdziwiłem w ogóle, łuk? Albo fajne było takie coś, że mogłeś mieć ten... mogłeś mieć, jak to się nazywa, to broń obcych mogłeś sobie brać po prostu i strzelać. A to w jedynce? Nie. W jedynce też było coś, jakąś taką broń można było podnosić. Czy w dwójce może, nie, jeden. No jakoś... Nie, to trójce. W trójce było na pewno, ja ci zaraz pokażę mojego screena, ostatnio grałem. Tylko gdzie tu mogę wysłać? Chyba na pogadanki na górze. A, pogadanki, dobra, to tutaj. I będzie tam gdzieś tam wysoko, to będzie kit. No to sobie zobacz, tutaj mogę sobie, w trójce. Oczywiście, jakieś takie wielkie działko jest. No, to jest broń obcych. Nie, ale mi się wydaje, że... Kurde, może mi się powieprzyło już. Już tak mi się kojarzy, że w jedynce też coś było, że dało się jakoś taką broń podnieść. A, może mi się powieprzyło, ten wiesz, ile lat to było temu. Nie wiem, kiedy wyszedł Crysis 1? 2004? 2005? 2006? Nie pamiętam. To pamiętam, że to jest taka stara gra, że to ujeju, panie. Tak, ale w tamtych czasach to ona miała tak bardzo... Nie pamiętam. Po prostu komputery. Ja pamiętam, że jak kupiłem tą grę, to mi się nie odpaliła w ogóle. Ja dopiero przy upgrade'zie komputera odpaliłem tą gierkę. A to jeszcze były takie czasy, w których się raczej gier nie oddawało, więc... Nawet nie wpadłem na pomysł, żeby oddać. A czekaj, bo coś tutaj jest takiego czegoś. Czekam, muszę tylko zobaczyć. A no faktycznie. W Crysis 1 też było takie coś. W jakimś questie, że mogę. Przyłapany. Ten... I co teraz? Kto tu jest kurwa specjalistą od Crysisa? No proszę cię. Się grało trochę, nie? No. Wow. Znaczy, powiem ci tak, ja nigdy kurwa nie przeszłam Crysisa 1, dlatego teraz przechodzę. No widzisz, no. Znaczy ja skończyłem go, ale nie wiem, nie jestem pewien, czy przeszedłem bez wsparcia kodowego. Nie jestem pewien. Mi się wydaje, że później już byłem tak poirytowany, że mogłem dać sobie wspomaganie. Tutaj nie będę oszukiwał, że to jest taka możliwość. Ale może nie wiem. Jakby, no, to były dzikie czasy dla grania. Były dzikie czasy gamingu, tak, powiem szczerze. Ja nigdy w żadnej grze nie używam kodów. Serio ci mówię, w żadnej grze nigdy nie używam kodów. Bo jakoś dla mnie to nie było jakieś potrzebne zbytnio. Widzisz, no ty masz talent, ja tutaj jestem jakiś oponentem. Nie wiem. A nie, sorry. Przypominam sobie. Raz jak się bawiłem w GTA, w San Andreas. Nie, no ja w GTA cały czas szło równo. No. Nie, ja w GTA to często robiłem, bo to zabawne było. To się bawiło. No, w San Andreasie to się kurwa... No. Ja jeszcze pamiętam kurwa kody do GTA San Andreas. Ja pamiętam do trójki. Fesojam. I tak idę. Ja nawet, czekaj, gdzieś w półce powinienem mieć kartkę z zapisanymi kodami.
Ja pamiętam, że sobie kody do GTA 3, Vice City i San Andreas zalaminowałem normalnie, żeby były, wiesz, ta kurwa profeska, nie? Pewnie gdzieś tam dalej leżą w jakimś kartonie w domu rodzinnym, nie? Jakieś takie zalaminowane gotówki. Tak samo miałem kody do tego, do Heroesów trójki. Do czego ja tam miałem? Dobra, mam. Coś takiego miałem. Więc ja tam... Ty kurde, Heroesów też miałem kiedyś. Ale ja nigdy do Heroesów nie używam kodów. Mówiłem już. Do Heroesów nigdy. Heroesy to ja musiałem na surowo przejść. Chciałem. Ja tak różnie robiłem. W sensie ja zawsze wychodziłem z założenia, że żeby czerpać przyjemność z grania, a nie irytować się, więc jak tak ten. Tak samo. Więc jakoś tak jak miałem potrzebę przejścia gry w taki sposób, to tak robiłem i. No wiesz, kwestia tego, co kto lubi, a tam dla mnie to tam było. Dla mnie to była taka kwestia, żeby nie cheatować w multi, no bo to uważam, że to jakby nie ma opcji takiej, ale jak sobie samemu gram w domu. To nikomu nie przeszkadzam tym, czy ja sobie przejdę tak normalnie, czy nienormalnie. To tam nic nikomu nie zrobiłem tym, a mi się przyjemnie grało po prostu. To tak. Ja to jak mówiłem na live, to ja już kurde gram w Gothica ciągle na jakieś modyfikacje wszystkich. No właśnie, nie wiem, zobaczymy jak się uzbieram. Ta Gothica już dzisiaj 111 zł wpadło na Gothica, zobaczymy, będę grał, może. Znaczy na razie i tak nie mam miejsca na to, bo w piątek wychodzi Resident Evil 8, a za tydzień Mass Effect Legendary Edition, to i tak będzie grania sporo. Muszę Nier Replicanta skończyć, Nier Automata dwa razy jeszcze przejść, kurde. Tyle gierek, panie. A idź pan fuj. No kurde. Też mam dużo gier do przejścia, ale jakoś nie chce mi się je na razie doigrać. The Darkness 2 na przykład. Kurde, też mam The Darkness 2 mam. Ja bym sobie chyba w sumie kupił Call of Duty War 2, bo mi się fabuła w sumie spodobała. No, w Skylimasz muszę przejść Fallouta 3, 4, New Vegas, kurwa 5, Far Crya 5 jeszcze, co tu dać. Co tu już przejść mam? Hitmana 2, Abolition, kurwa dużo jest, Just Cause 2, o Boże, The Lego, Ninjago, Hobbit, Litty, Nightmare, Outlast 2 muszę przejść jeszcze, kurwa, tego jest od wyjebania. A, no i Tomb Raider, zostawiłem się na jakimś tam, gdzie musisz rozpierdolić to ten... taki posług. Tam nie mogę zrobić tego z tymi wybuchowymi. Sacred 2 nie przeszłem, nie chciało mi się. Saints Row The Church przeszłem. Shin Crescent Seraphine. To też mam kiedyś przejść. To takie animo, coś takiego. Ja mam tego, ja mam Game Passa, więc to też tam jest pełno tego. No. Właśnie, jeszcze Stalker Cień Czarnobyla, kurwa, miałem przejść 6 godzin, mam dopiero w niej. Tak mi się kurewsko nie chce na razie też to. Sword Art Online, Holland Fragment, Blacklist, to przeszło. Tomb Raider z 2013, UD przechodziłem ją już dwa razy. Miałem osiągnąć wszystkie osiągnięcia zrobić, ale mi się nie chciało. Two Worlds Epic Edition. Wieśka trójka. Nie przechodziłem, bo mi się nie chciało zbytnio. Wieśka trójka nie przyszedłeś? No weź, ja tam jedynkę. A ty się Polakiem nazywasz w ogóle? Wieśka ostatnio jedynkę skończyłem. Jedynkę, Jesus, jedynka to wiesz. Hatfu, no. Ale trójki nie przejść, proszę cię. Znaczy, kto nigdy nie miał scenki na jednorożcu, to nie jest Polakiem, no szczerze. No widzisz, tu mamy tutaj wiesz, widzisz, mamy tutaj no konesera. Nie możesz się nazywać Polakiem, jak nie grałeś Wiedźmina. No. Znaczy, ja grałem Wiedźmina. No. Wiedźmina grałem w trójkę, ale nie przeszło jeszcze. Ja dopiero co do Velen, kurwa, doszłem.
Nie wiem, czy może się nazywać Polakiem. Szczerze, nie jestem pewien. No nie znaczy, jestem Polakiem. Znaczy, szczerze, nie ryzykowałbym takiego stwierdzenia. W sensie, nie ryzykowałbym mówienia o sobie jako Polaku, nie? Tak znaczy, w razie czego? Tak, ja powiedzieć ci tak szczerze? No nie ja wiem. Nie jestem Polakiem. Nie jesteś Polakiem? No nie, ja się urodziłem w Anglii. No i słusznie, ale, kurwa, no żeś, co ty tu kurwa robisz? Ale mieszkam w Polsce. No nie, no kurwa, wyjebał się z rowerka jak był dzieckiem, no. Ja pierdzielę. Człowieniu. No super, no to fajnie. Urodził się w Anglii i wrócił do Polski. Kurwa, no. To jest tak, wiesz, jakbyś się kurwa urodził w niebie i powiedział, ale sobie idę do diabła kurwa posiedzieć, no. Ja, weź, hap, wracaj tam kurwa, póki cię jeszcze przyjmą tam. Znaczy nie wiem, czy jak się urodziłeś w Anglii, to masz obywatelstwo angielskie, nie? Ja po 4 roku życia przyleciałem do Polski. No tak, no ale tam nie ma tych więzów rodzenia się czy coś? W sensie, że czy miejsca urodzenia? No bo w tym jest, tak jest na pewno w Ameryce na przykład, że jak urodzisz się w Ameryce, no to tam masz od razu amerykańskie obywatelstwo. No wiesz, no to warto było wiedzieć, kurde, no. tam i szczepio, tam i myślo, i tam i w ogóle, no to wiesz, to po co tu siedzieć w ogóle? Dobra, to przepraszam, Hello. Już i zaraz idę przejść Gotika, Wieśka. No. Dobry. Dobry. Jak, zarywam czy coś? Dobry Jezu, nasz Panie, daj mi wieczne spoczywanie. Dobra, to patrz. Pobieram mi Wieśka. Ubieraj Wieśka, bo inaczej to wstyd. No. Kurde, no i przegram. W pizdu jeszcze trochę. I dobrze ci tak. Co? I dobrze ci tak. Niedobrze, już kurde, już jestem w brązie 1 i bym chciał wbić do tego Silvera. Wieczny Silver. Znaczy, nie mam, nie jeszcze jestem brąz. Zobaczymy. Ja sam ledwo co wbiłem połowę Silvera, więc... Nie przejmuj się, ja zaraz cię przegonię. Zobaczymy. Zobaczymy. Z naciskiem na zobaczysz. No tak jest czasami, że się dostaje w pierwszy. Ale może za chwilę zagrać, zobaczymy co tam Rewax masz za przykombinowane. Ale mogę zagrać tą talią, którą zrobiłem sobie, czy muszę jakąś specjalną zrobić, bo ty jakiś dziwny tryb tam włączysz. Zwykły duel, w zasadzie nigdy nie grałem w komuś ze znajomych, bo nie mam. A, nie masz znajomych, okej. Okay. Witam w klubie, piąteczka. Pum! Kogo by można było zaprosić do Magica i tyle. Nie no, Kuba, wiadomo, to wiesz, to trzeba znaleźć kogoś, kto gra w Magica, nie? Bo to też tak nie każdy chce. Szczerze, że ta karcianka nie jest tak prosta jak w przypadku... Znaczy ja cały czas nie rozumiem sporo mechanik, które się tu dzieją. W sensie często jak ktoś rzuca jakieś takie skomplikowane karty, jak to przed teraz gościu wrzucił, to ja tak nawet tak trochę olewam, co on robi. W sensie tak klikam, okej, dobra, chuj, zrobisz mi, zobaczymy. A, zabił mi, no widzisz, nie, po co mam to czytać? Na razie mam taki problem, że na przykład jak są dwukolorowe klasy, to nie wiem, jakie są warunki, żeby to stworzyć. Taki uczę się dopiero, wiadomo. Można mieć dowolną ilość kolorów, byle tylko to działało. Dobra, 1 GB dopiero. Dobra, to sam zagram Frankeda. Nie, czekaj, już skończyłem, znaczy skończył mi gościu. Defeat. Bronze tier 1. Przepraszam, tier. Dawaj, Hona solo, ziomek. Tam wybierz jaki chcesz tryb i co i jak, ja się dostosuję. Challenge match, co kurde, deck type 60 card, brawl 40, 60 card, best of 1, best of 3, flip. To może ja tak biorę. Challenge match, tournament match, limit tournament match. Ja pierdolę, co tutaj się dzieje? Dobra, dobra, bierzemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że moją talię mogę zagrać, bo jeżeli nie mogę zagrać moją talią, to jakby nie mam czym zagrać. Mam nadzieję, że się uda. Nagram te standardowe rankedy, więc chyba powinien móc. Sprawdzę teraz tą z własną, czy... No i mam 65 kart. Cianu, więc mogę sobie skrócić jak coś. To skróć sobie jak coś chyba, czy
coś, nie wiem. A to 65 to się gra na Brawlu, nie? Nie, czy jak? Nie, to na standardzie. Na standard, nie, standard i w sumie wszystkie mają, nie mają limitu w kart w zasadzie, ale mówię, że najlepiej się gra 60-karcianą. A to ja zrobiłem 60-karcianą. Ale możesz mieć więcej, o ile ci to zadziała. Nie wiem, czy mi to, nie wiem, czy mi to zadziała. Dobra, mam już talię 60 kart. Dawaj, zaraz cię załatwię, ziomek. Bum, bum, szakalaka. Teraz zostaniesz, nie wiem, skłaka. Kebaba. Select deck. Tak jest. Ja jestem już gotowy. Tak jest, zaczynamy. Waiting for opponent. Ready, steady, go! Te awatary się zmienia po coś, czy tak? Kosmetycznie. A, no to jebać. I żeby pokazać, że wydałeś trochę kasy, bo masz awatara z bundla, który jest wyłącznie za kasę. Teraz mam? Nie, ale mówię, że można mieć takiego specjalnego awatara, który jest wyłącznie tylko zapłatny. A, okej, okay, kumam. Czyli, że mogę sobie zwiększyć mojego penisa, tak? Rozumiem. Dokładnie. Okej. Okay. No tak, I'll do it. Moją wyfarmioną talię z ładnymi artami. Swamp. Bo tego landu i góry od talii nie dostaniesz już nigdzie więcej. Musiałbyś ją wyfarmić tak z pół roku temu. No. O, jak dobrze mi na tym nie zależy. Ale no przyznaj, że to ładne. Przyznaję, że to jakoś wygląda. Ale nie, to jakby, no nie wiem. Wyleczyłem się z tego. Wyleczyłem się z tych takich ozdobnych rzeczy. Ale czy rozumiem, że jak ktoś spędza przy tym więcej czasu, no to jest logiczne, że wydaje takie rzeczy, no bo... Taka ta co, który kiedyś... To jest logiczne, że wtedy się takie rzeczy bierze, no bo... No bo no w sumie skoro i tak grasz, no to czemu by nie wesprzeć tego? Ładnego kwiatka, jak widać. Jako peta. Jezu, jak ja tego gościa nienawidzę. Mhm. Zobaczysz. No właśnie. Zobaczysz, jak cię Heliot dopierdoli. O, that's not so good. Dobra, to zrobimy inaczej. Masz szczęście, że nie mogę widzieć twojej talii, bo mam zasłabiony internet. Nie, to już możesz patrzeć, co za różnica. Ale nie wiem, bo za wolny jest. Nie, żeby... spokojnie, tak cię rozpierdolę. Możesz wiedzieć, co będę miał i tak jakby you will die. Może tak się zdarzyć, że ci ręka podejdzie po prostu. Znaczy może być tak, że nie masz szans, wiesz. Zdarzy się tak. No, właśnie, więc na spokojnie. Już mnie kurde zbierze, kurde gangbang jakiś. Błąd. Ładnie. No mówię, to ta talia to będzie mój road to gold. No ja sam dobiłem kiedyś do golda jedynki bodajże. Chyba nawet tą wyższą udało mi się. Jak jestem w brązie, jak rozumiem, nie mogę spadać, bo jak przegrywam, to nie tracę tiera. Czy to zawsze tak działa, że się traci? Od srebra tracisz, za każdą jedną przegraną tracisz jeden ten punkt, a zawsze zdobywasz dwa, więc wiesz o co chodzi. Aha, kumam. Ktoś będzie kiedyś het na Heroes 3? Tak chyba nie, chyba już nie. Kiedyś miałem Heroes na dysku, ale czyściłem ostatnio i nie ma już. No jednak to jest stara gierka, kurde.
No stara, tak, ale jara. Moi... O, dokładnie. Kurwa, ile kiedyś przejebałem. Aha, już widzę, co chcesz tu wyrobić. Chiro. Jezu, jak nienawidzę takiego swarma dosłownie. O kurwa, kiedyś to było, kurwa. 4 miesiące tak. Kiedyś przejebało mnie. Codziennie. Po 10 godzin. W czasie szkoły kiedyś, kurwa. Ja pierdolę. Ja pierdółka. Kolejka. O, yeah! Dobra, to jeszcze szybka druga bierka i lecimy. No właśnie. Funny. Very funny. Very funny. Złościłeś mnie, tak powiem. Zobaczymy, czy mi Italia podejdzie. Zobaczymy, czy mi Italia podejdzie, bo przed chwilą nie podeszło. Okej, okay, teraz i podeszło lepiej. Dobra, teraz jak to zrobić, żebyś ty się nie narobił? Okej. Te efekty graficzne są super, moim zdaniem. W tych niektórych kartach. Nie no, w ogóle ta gierka jest bardzo ładna. No dobra. Może nie podeszło no, tak dobrze do tobie. Dobra, miłego życzę. No, trzymaj się, dzięki, że wpadłeś. Pozdrawiam. Co was spoko, siema. Siema. No nieźle. To masz jakieś pytanie czy coś w sprawie Magicka? Znaczy, wiesz co, powiem ci, że ja mam dużo pytań, ale że chyba za bardzo nie mam jak to rozkminić teraz. Że na razie muszę rozkminić tak grając, wiesz, mi się wydaje, że to jest taki największy mój problem, że na razie jest dużo kart, których ja nie wiem, co one robią, w sensie one się pojawiają raz i mówię, wow, ale fajna, później zapominam o niej, one znowu się pojawiają, ale fajna, nie, i znowu, nie, jakby za każdym razem mam... Lepiej sobie przeczytać całą talię, jaką masz. Nie no, swoją już tak kojarzę, nie, ale czyjeś karty, jak się pojawiają, ty rzucasz kartę, to każdą kolejną widzę pierwszy raz, nie. Często tak jest, jak grasz tylko jednym kolorem. No, dokładnie, więc jakby ja widzę tą kartę, mówię, okej, nie wiem, jest długi opis strasznie, mówię, czy mi się chce to czytać? No nie, za bardzo. Olewam to, zobaczymy, co się stanie. Czy to jest dobre? Nie jest dobre, no ale cóż. Was pieprzyłem. Dlaczego ja to zrobiłem? Czy ja mogę? Aha, teraz mogę to zrobić. Okej. Okay. No dobra, to i tak nie jest. Nie jest teraz takie ważne. Żeby mi jeszcze kartę podpasowały, to już byłoby tak kurde dobrze. Było tak przyjemnie. Ale nie. Wciąż nie.
Wciąż nie. No cóż, nie jest łatwo. Tak dużo mam kopii tej samej karty, a i tak, tak to jest nie dość dużo, żeby ją dostać w końcu. Mi się podoba. Mi lajki. Okej, rozumiem. Dobra, ciekawostka przyrodnicza. Okej. Co ty na to? Chyba nie tego dałem. God damn it. Przypsik trochę delikatny. Kurde. Ajajaj. A nie. Wait. Czekaj, bo tu jest po boku taki ziomek. On ma teraz taką jedynkę, to jak ja mu go raz uderzę, to będzie git? Tak. Punkty Planeswalkera zabijają się wraz z umiejętnościami i zbija je jako atak. No ma to jako życie też jego. A czyli jak ma teraz jeden, to jakbym zadał mu jeden obrażeń, to wystarczyło. Jakbym miał cztery, to musiałbym cztery zadać pod tą twoją kartą. Tą Lilianą. Ale to się zmienia bardzo, jeśli chodzi o umiejętności Planeswalkera. Okej. Ogólnie to są OP karty, więc lepiej je w pierwszej kolejności niszczyć. Właśnie w jednej grze właśnie nie wiedziałem, że mogę uderzyć w bok i tak się dziwiłem, o co chodzi. Ale domyślam się, że jest mocne.
Profesor Onyx. Tego dodatku akurat. To też chyba przegram, jak tak widzę. Jest szansa, wiesz. Takie synergie zapałeś, że... Znaczy... Ty masz taką talię, że jak się nie zatrzymam w odpowiednim momencie, to się już tak rozpędzi, że... Tak trochę jest, no, nie będę kłamał. Będzie tak. Wiecznie. Okej. Okay. Noise. Gygy. Jak mi to co, rewanżyk czy co? Rewanżyk, no co? Człowieniu. Zobaczymy. Znaczy ja mam tylko tą jedną talię, więc jakby... Wiesz czego się spodziewać. Nie mam więcej. Wszystkie moje te... Wszystkie te moje te pakiety, typ, znaczy jak to się nazywało, takie karty, że mogę sobie wykraftować, zużyłem na tą talię, więc jakby... No. To dość często... Zobacz, jak te boostery otwierasz. No tak, dokładnie. One mi wyskoczyły z tych boosterów, które dostałem i z... znaczy ogólnie tych boosterów, co dałeś mi te kody, to tam w chuj było jeszcze trochę. A poza tym jeszcze za pieniążki, nie? Za pieniążki były też. I za wykonanie tego tutoriala pierwszego też było. Za tutorial masz tyle tych paków, tych wszystkich tych, że... No jest, sporo tego było, naprawdę, sporo było tego na start. To nie jest tak jak w Hearthstone, że tam zostajesz z tą pustą talią i próbujesz zrobić karty. Tutaj rzeczywiście sporo tego się dostaje na start. Spróbujmy inną talią. Taką, która kontruje. Nie, ja mam takie karty, że po prostu co mi najbardziej podpasi, nie jest pod jakiś konkretny archetyp. Dobrze, mam tylko jeden archetyp i liczę na to, że bum bum. Ajajaj. No tutaj trochę gorzej mi tutaj podtrafiało. Ryzyk fizyk? Ale ryzyk fizyk, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Aż dostałem teraz taką fajną kartę, że może nawet jest potencjał w tym wszystkim. Zobaczymy. Co to jest? Co autor miał na myśli, kiedy tę kartę rzuca? Nie wiadomo. No co ładny jest. Słodziak. Kiss him, no kiss him. Już. No. Świetnie. Po prostu świetnie. No, dawaj. Świetnie będzie. No nie! No, god damn it. Powinniśmy to grać rankedowo. Gdzie są moje poziomy? Gdzie jest mój gold? Po prostu wiem, kiedy się wkopię sam siebie, więc nie ma co na tego przedłużać. Nie miałem żadnego landa pod ręką. Dobra, czekaj. O, bez landów to tak średnio. No właśnie, czekaj. Nie ma co. A czekaj, nie best of one, tylko best of three byśmy wzięli. To da się więcej niż best of three, a nie można best of five, no okej. Okay. Nie, to jest taki typowy rankedowy, taki turniejowy, że dwa... Best of three jest najlepszy, moim zdaniem. No, też mi się wydaje, bo po co tak jeden po jednym mamy wyłączać, to tak wiesz... Zawsze gdzieś tam coś się może podziać. Dobrze mi się tą gierkę grała. Powiem ci tak, usiadłem sobie dzisiaj rano po śniadaniu, znaczy po streamie usiadłem sobie... Jak zjadłem sobie lunch taki, to usiadłem sobie na kanapie, wziąłem tablet i kilka godzin grałem i wbijałem te poziomy. Trochę próbowałem rozkminić. Jak ci gra na mobilce? Super dobrze. Ja mam 11-calowy tablet, więc tak sobie wiesz, usiadłem wygodniej. Play first, co ty? Prosty człowiek. W ogóle zauważyłeś, że te mapy są interaktywne? Tam to jak w Hearthstone, że możesz tu poklikać, coś to się dzieje.
W górę, masz na górze takie wystające obeliski, no można je poklikać na przykład. Jakie obeliski? Się rozwalają. Już tam mogę klikać, rzeczywiście. Ale tak wiesz, hookers. Nie zmieniaj tematu. Go nadaj. W ogóle fajny ten Black Lotus, co mam tutaj w, po twojej bodajże prawej jest. Że co? Tego peta mojego, tego kwiatka. Ładnie. A, jest, rzeczywiście. A skąd tego fan... Wyfarmiłem, jak była okazja. Okazja czy nie okazja, biorcę, widzę. No, kosztowało 12 tysięcy, więc to trochę zajęło z półtora tygodnia. Takiego grania. O człowieniu. Żyć nie umierać, kurde, jak tak się, tak się powodzi. Te ino. Uszczaj nie bój się, mam tylko pod dostatkiem. Fajnie. Będzie dobrze. Ja z tym speakerem of Heavens miałem tak, że na początku nie kumałem w ogóle, na czym on polega. W sensie, mówię, jak mam 7 więcej, to co mam zrobić? Nie? I mówię, jak to mam aktywować? Jak mam to aktywować? Dopiero później jeszcze, że niego kliknąć. No bo się aktywuje, nie wiem, takie pasywne. Są pasywne oczywiście, ale nie wszędzie. Ja wiesz, ja mówię tak sobie, kurde, ale o co chodzi, nie? Jakby mam więcej niż 7 życia, a co mam zrobić? Jak stworzyć tego gościa 4-4, a później wohoho, let's do this. W ogóle śmieszna sprawa, widzisz mojego stworka? To nie topesz. Gdzie stworek tu jest? Kwiata. W sensie, że ta karta, co mam wystawioną co lata. A teraz? To jest ojeju. Nie topesz, więc aktualnie jest, no wiesz. Znaczy nie, no to jest A-Witch, no wiesz, to taki... Ale A-Bat, no rzeczywiście. O fuck! I no nie wpierdalaj go tylko. Jak mnie ten kontruje tutaj ziomeczek. Ino. Czekaj, bo on ma... No i nie zblokujesz go. On ma flyowanie, więc może mogę sobie powiedzieć, wpizduję jeszcze trochę. He's flying now. Kurde. Ale spokojnie, mój też lata. Od teraz. Też jest teraz latający, więc zobaczymy, co za to. Wow. Ja tak buffować koronawirusa. Czy ty masz honor w ogóle? Ty puszczaj go. Puść ją. Dawaj go. Znowu to samo. I po mordzie go, kutasiarza. Dobrze. I po... A, nie mogę drugi raz. Na szczęście. Swamp. Brakuje mi kart, które pozwalają mi... Ty kurwo, nie! Oddawaj mi! I to kurwa. Jest magia czarnych kart. Cmentarz mi zabrał. Skurwysyn Polak, no. Nie, to mi się nie podoba. To żeś mi teraz kurwa zirytował. Fajnie. Kurwa, mam landa. Zajebiście. Tak, jesteś w lepszej pozycji niż ja. Tak, ale ja polegam na tym, że wyciągam z tego, ze cmentarza karty, a teraz to se wyjmę, kurde. Co mogę pogrzebać teraz? Ała. Ajajaj. Cmentarz mój. Jeszcze nic mnie tak nie striggerowało, jak te 5 kart cmentarza wyrzucone. No ale dobrze. A to ci ucieszy? To mnie cieszy bardziej. Ale ten cmentarz, kurwa, mogłeś nie wyrzucać do cmentarza, jak wiedziałeś, że przegrasz. Jesus! No i? To mnie striggerowało. W sensie nic mnie tak w życiu jeszcze nie striggerowało, jak to, żebyś mi cmentarz wyczyścił. Mam gorsze karty. Jest luz. Raz wystawić ciężkie działa. Będzie dobrze.
Wyci, no toż kurde. Będzie. No. Kwestia tego, żeby. Wiecie, trochę ogarnąć detalje i będzie git. Będziemy grać turnierowo 2 na 2. No ładnie, coś? Zero landów na start. To mulliganuj tam. No wiem właśnie. Ale to pierwszy raz mi się tak żyło, że nie ma ani jednego landa. A akurat karty akurat sam raz na początek by były. No to bierz. Bez landa? No nie wiem. No to czekaj, aż się pojawi. Masz takie na start dobre karty? No zawsze jakieś ryzyko jest. O ile ci z moją ulubioną kartą na start. Oczywiście on. To oczywiście masz na to dobra, odpowiedź. Zobacz jakie masz tam karty. To ci niepotrzebne. Mhm. Masz tych daksostów. Trochę ich mam tam. Dwóch w ręce masz? Ja pierdził. No. Nie będę kłamał, nie jestem idealnym człowiekiem. No i przyszedł jeden, no jeden. Możeś mi usunął maula mojego ulubionego. Darta maula? Przyleciał, no to, tak jest. Ty sam tam rupa, ja poklikam w kryształki. Dobrze. Nie lernuj tam się niczego. Nad nim co to jest. Lern. No i dupa, znowu się wkopałem. Ja pierdziłem, ale mam coś słabą pasę ostatnio. Będzie dobrze. I ty jeszcze musisz mi dobić. Będzie dobrze, nie przejmuj się. Morda, będzie dobrze. No będzie dla ciebie dobrze. Nie ma co. Dobrze, to mi się co podoba. Dobry jesteś. Co się grało w te planszówki? Tam inne karcianki. Nawet nie wiem, jak to się nazywa. Dobra, weź tam jeszcze trójkę, tak wiesz, honorowo. Dobra. Ale tym razem trochę sobie w kartali przerobię, bo widzę, że gnu jesteś. O, przynajmniej paczkę zdobyłem. Fajnie, że pojedynki z kumplami dają ci te misje. Dają misje? O, no, normalnie ci zaliczają misje. To możemy sobie pokryć, jak chcesz, jak masz jakąś upierdliwą misję, to ci mogę pomóc. Cześć, ale jak jest ten? A powiedz mi jedną rzecz. A jak to jest? Są takie misje typu zagraj z znajomym, jak w Hearthstone'ie było takie coś? Nie, kiedyś widziałem na pewno, że była, że wygraj 3 razy, a tak... Okej, czyli nie ma czegoś takiego, no dobra, no to jak nie ma, to nie ma. Szkoda, zawsze było fajne tam. A tak poza tym to się dobrze gierczuje w tą planszówkę z nową karcianką również. W sensie, mój pierwszy, największy problem jaki był, to nie potrafiłem zacząć grać. W sensie, zrobiłem ten tutorial i on mi kazał jeszcze jakiś inny tutorial robić i później potrafiłem zacząć grać. W sensie, zrobiłem talię, cieszę się, a później, jak to zastartować, nie? Klikam start, to mi się włącza coś innego i tak, o Jezu. Tak było to dla mnie takie, ten interfejs jest dla mnie taki skomplikowany strasznie. Jest jakiś taki nie... Starasz. Nieprzemyślany mam wrażenie, albo ja po prostu jestem nieprzemyślany, też tak może być, nie mówię, że nie. Ale fajne, można ten. Alternatywne arty można wyłączyć, to szanuję bardzo. Pass priority. Się to nauczyć wszystkiego. Ale mówię, przyjemnie się gierkcuje. Myślę, że na spokojnie tą talię wbiję sobie srebra albo więcej, jak będzie mi się chciał grać. Bo to że nie jest kwestia tego, że to się stanie albo się nie stanie, tylko bardziej kiedy się to stanie. Czy chcę tyle czasu zainwestować w tą grę, żeby to wbić, bo to po prostu kwestia prób.
Dobra, mamy jakąś tam talię, możemy zagrać. No nieźle. Talia pod tytułem 100 kart. No co? Można przecież. 100? No. Można nawet mieć 200, 500, ile chcesz, żeby tylko było zbalansowane. Wow. O co żeś myślał? Dobra, masz. Speakerem ci przypierdolę. Aczy! Co ty na to? Widzę, że jesteś jakimś fanem swarmowania. Lololol. Nie! Mam czarną kartę. Ty kurwa. Widzicie, Bóg opuścił. Ogólnie landy tutaj są jako te właśnie swampy u mnie. Wow, 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 wow. Fajne są. No, bardzo ładne. Ty kurwa. To już mi się kurwa nie podoba. I dla każdego koloru były własne takie arty. Nie zmieniaj tematu. Nienawidzę cię. Udało mi się tylko zbierać na czarne. W sumie takie fajne filtowe bardziej są. I się jeszcze ruszają. Jak sobie przybliżysz prawym. No chuj, no to ja tak średnio bym powiedział. Xiaomi poczyścił te główienka. No teraz masz problem z dobieraniem. Gdzie git? Nie dla psa kiełbasy. Jezus. Chciałem cię skontrować tym, kontrolować stworzeniem jednego białego człowieka, ale okej, nie da się tym kontrolować. No dobra. Już białasa. Oh yeah. Ta rozgrywka szybko się skończy, tyle powiem. No, przyjmij to w końcu. No niedobrze. Dziękuję i do widzenia. To jest tam ta OP synergia, co mówiłem. Mhm. No i przegrałeś, nie możesz nic więcej zrobić. Musi się psem pogodzić. Au. Au. I tak jeszcze 22 razy. Au. 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 Śmieszna tak. Śmieszna totalnie. Kurwa, ja chcę te karty mieć, ale nie bij mnie za to. Ale ta synergia jest bardzo. Daj mi te karty, ale nie bij. Ta synergia jest bardzo rzadka jak coś. Trudno ją zdobyć. Nie bij, wytłumacz. Au. Au. No to jeszcze 15 takich rzeczy, Jezu, no. Pół talii, wystrał mi te karty. A masz sideboarda w ogóle? Co to jest sideboard? Dodatkowe 15 kart, które możesz dodać sobie w talii między rundami? Nie. To nie. W tradycyjnym masz wymóg posiadania sideboarda, więc lepiej mieć przy każdej talii sideboard, na przykład do takich przyjacielskich potyczek. Nie. Ale no sorki za to. Podeszła po prostu karta idealnie.
Tu wiesz, ja tu się uczę dopiero, wiesz, ja tu tylko sprzątam. A tu tylko sprzątam, wiesz, ja nie wiem, co się dzieje zupełnie. Jezu, weź tego człowienia. Żyj to. Papa. Jezus. O, ziomek, ziomek, coś cię wyrośnie. Irytująca ta talia. No co ty nie powiesz? Co on znowu wykombinuje? Ten ziomeczek. No dobra, zróbmy tak. Okej. Co to na to? To jakaś pieprzona karta? Może nie. Ho, ho, ho. Powinieneś czytać, co karty mają, więc. Co ty na to? Tego? Jak cię nienawidzę białej talii. Jak się przeciwko niej gra. Właśnie przez takie rzeczy. No dobra. Zgit. Yeah! Ale jest jedyny jeden, tak? O, ale tak. Się dzieje. To się dzieje, kurde. Emocje jak na zbieraniu porzeczek. Już nie na grzybach? Jak na zbieraniu porzeczek. Teraz tak, tak jest. Taki masz, taki masz awatar porzeczkowy. Jak Kakuna w agresie. Ok.
Okej, teraz co ja mam tutaj za talię, żeby tutaj cię dogonić? Tak ja bym powiedział średnia. Jak nie to opowiesz, to szczur. Tego gnojka akurat nie lubię. Szczura? Mhm. To masz drugiego. Jesus. Oh no. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Trochę przypał bym powiedział. What to do, what to do.
Oh yeah, let's do this! Uh-huh. To jest to. No, no, no. I say to, no! Tak to nie działa niestety. Działa. Zabieram ci statystyki, nie zabijam, więc co ci zabierę tak czy inaczej. Nie zabierzesz mi. No, bez sensu. Mówiłem, to ma sens akurat. Nie, to jest głupie. I pożegnaj się z tymi kartami. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. A, przyszedł taki kurwa maruda, niszczyciel dobrej zabawy, no tam kurde. No to palia jest specjalizowana w tym, więc... A pierdziele. Ale i tak masz przewagę i tak. Zobaczymy. Do lasku by się szło, wiesz? No tak. Moja ulubiona karta. A ja mam Boga i co? Zobaczymy. No Jezu, ten wziął mi do kosza, wrzucił trzy karty. Ech. Lepiej, że tylko trzy. Czy nie mogę go uderzyć? A nie, nie chcę tego. Ty tu. Ty. No nie ja wiem. Już widzę, że popełniłem błąd. Ty tu. No właśnie. Ten tu, dobra. No jest źle. Raz, ty. Ja tylko sztujesz. He! Okej. Okay. Cztery. No dobra. Niezbyt drogi był. No. Dlatego taki jest niezły. Jeśli oczywiście nie masz odpowiedniej karty, żeby go zniszczyć. Spoiler, mam. No właśnie. Ale cii. Nie mów nikomu. Broń Boże. Powiedział ateista. Jak Bóg macie w opiece. Dobra. Yeah. Boom. Yeah. Woohoo. Victory. Zauważ, że nie pokonałeś mnie nigdy zadając obrażenia, tylko sam się poddawałem. Nie, raz ci pokonałem. Nie, a może? Nie. No taki właśnie. Jesteś, teraz mi powiesz, ani razu nie wygrałeś. Nie wygrałeś, tylko mówię, że ja to widzę, jak widzę, że nie mam wyjścia, to się poddaję, nie ma co nawet tego. Nie dobrze, trzeba walczyć. To co, jeszcze czy już? Nie. Zbieram się na jakąś kolację albo żeby coś zjeść, bo... Rzeczywiście... A może ostatni? Dobra, ale BO1 w takim razie. SF1, okej. Okay. Będzie best one. Będzie best of one w takim razie. Czekaj, dlaczego ty jesteś oponent bez niczego? Wait. Czy ja sam gram, czy jak? Już musiałem tylko deck znaleźć. Aha, dobra, czy ja tak szybko kliknąłem, że ty... Aha, dobra. A ja się zastanawiam... Też tak miałem. Okej, okay, a ja zastanawiam się, bo czy ja coś spieprzyłem i czy coś jakiś bug jest graficzny, ale okej, dobra, jak coś tak, to tak. Okej, okay, luz. Mm. O, lokacja z nowego dodatku. Noise.
Inne słompy masz teraz. Oh no. Art jest przypisany do talii, bo nie zmieniłem do niej akurat. Aha. Dobra, okej, okay. Czyli amatorszczyzna. Dobra. Nie, akurat te arty też są ładne. No dobra. Co ty na to? Jak na lato widzę. No to jakaś inna talia jest, widzę. Masz plainsy, masz słompy. Nie. Tak. I don't like it. I love it. No, oczywiście. How about this? How about this? Kolita jakiś, kurde, jego mać. Hatfu. Przeżył. Tyle dobrze. Elliot nie umiera. Jesteś mi potrzebny do wielkich rzeczy. Jezu, jakąś sagę, kurde, teraz czytał. Patrzcie, jakie to jest długie. To po co ja mam to czytać? Jesus. No patrz, jeszcze tu jakieś papierosy mi się tu pojawiają. Trzeba było czytać. Jesus! Mogłem temu zapobiec. No właśnie. No! Nie, sagą chyba nie da się zapobiec. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Dobra. Na mordę tam. Hapsz. Wyrzucił mi kurę do śmietnika. Nie, pochłonął mi. Najgorzej, jak ja to nienawidzę. Czy jak te opisy są długie, ja pierdzielę. To było fajne w Hearthstone, że wszystko były takie króciutkie, takie opisy. Zabiję, uleczę. A tutaj jakieś, jeżeli x to jest kurwa 17, to x więcej niż 3, to x mniej niż 4, to jakieś takie Pitagorasy tam się liczą. A x to jest to i to. Tak, jest napisane, że x to jest równa się 11 i tam jest, i niżej opis jest bez uzupełnienia tego. Jakby kurwa nie mogli tego uzupełnić w tym momencie. Albo że x to równa się życie danego tego, albo ilość kart w talii, te sprawy. Tak, jakby nie mogli od razu uzupełnić tych x'ów, tylko jest wszędzie kurwa w opisie x, a tutaj x równa się to. Nie będę kłamał, to jest ohydne.
to za śmiech? Aha. Zapomniałeś o tej karcie? Okej, okay. Never fucking mind. Nie jest kurwa dobrze. No nic, no nic. Zobacz, że się uleczyłem. Yeah! Ciekawostka przyrodnicza. Cztery życia. Czy to się da przeżyć? Chyba nie. Ale spróbujmy. Spokój, takiej nie potrzebowałem. Ja też nie lubię tej. No jest okej. Okej, what to do? Okej. A teraz tak. O, wycwanił się. Don't even close. I tak dostajesz po twarzy i tak. What to do? Dobra. Let's do this! No, atak, sorry. Nie mamy warunków na takie rzeczy jak atakowanie, co ty? Najlepszym atakiem jest obrona. Dostajesz dwa życia, okej, okay, zajebiście. Dlaczego nie ja? Daj mi. Możesz mi dać. Sam się leczy za dwa. Jakbym miał 12 życia, to bym nawet sam sobie życie ułożył. Plus dwa, okej. Okay. No! To już jest kurwa przegięcie. That's illegal. No. O kurwa, te karty są jakieś nielegalne przy czarnych kartach. Co zabrzmiało dziwnie. Ajajaj. Teraz... Okej. Lecimy. Uda się? Nie. Za cztery się uleczę. A nie uleczę się, bo on miał ten first strike. No tak. Oczywiście. Zapomniałem o nim. Mhm. No nic. Kurde, blisko było. GG. Dobrze, dobra. To lecę. Miłego wieczorku życzę. Dzięki za... No tutaj dam znać, jak będziesz chciał znowu pograć. Nie, no to ty piluj, a co? Jesus. No dzisiaj się musiałem prosić. O, się musiałem... Ojeju, jak się prosił, przyszedł i się kurwa prosił, no. Żartuję. Jezus, biedny, przy cały dzień kurwa się. Tak, mogę nie grałem, tak, nie. Ja cały dzień grałem, mogłeś zobaczyć, że gram cały dzień. A ja cały dzień spałem i co? No, i kto się kurwa prosił, tak? A się prosiłem. Tak się wściekłem, że kupię sobie paki, kurde. teraz kontra na moją talię. Yes, wchodzimy w to. Dobra. Znaczy mam masę wildcardów, więc... To możemy grać na taką samą talię za chwilę jeszcze. Jezus. Nie. Po prostu znajdę taką, co cię całkowicie zmiażdży. Okej, okay, dobra, super. No to dobra, to ja muszę znaleźć tą, która zmiażdży tą, która mnie miażdży. Dokładnie. Tak jest. Powiedziałem też, że nagrał tą twoją. A jak chcesz. Dobra, będę musiał ogarnąć. Okej, okay, trzymaj się. Arka. Siema.